trzeba zakończyć raz na zawsze to harcowanie polskim interesem, interesem Polski, granie nim i powodowanie tego, że jesteśmy traktowani w Europie jak pariasi, jak kraj trzeciej kategorii, który nie wiadomo po co jest w tej Unii Europejskiej, bo tylko sypie piach w tryby i przeszkadza. Dosyć tego. Kiedyś byliśmy dumni z tego, że jesteśmy w Unii Europejskiej. Dzisiaj stajemy się krajem wyśmiewanym właśnie przez takie akcje, że człowiek idzie do apteki, kupuje lek dla konia i nagle prokurator się pojawia. To jest tak absurdalne. I co? I wsadzą go do więzienia, bo lek dla konia kupił. Wyobraziłem sobie pana i mnie, bo tam mamy kota, że idziemy do weterynarza po lek i nagle drogę zajeżdża nam radiowóz, zbierają ludzie z tarczami, aresztują nas, bo chcieliśmy dokonać aborcji. No, albo eutanazji. Albo eutanazji. No przecież to jest... Albo zatruć zbiornik wodny. Nie, no to jest koncepcji jest milion i oczywiście w państwie autorytarnym, w państwie kafkowskim wszystko jest możliwe. Tylko czy chcemy żyć w takim państwie?